Witamy jeszcze raz z parku Yellowstone. Tym razem znajdujemy się przy gorących wodospadach, które spływają tutaj po dolinie, żłobiąc zielone, a właściwie żółte skały. Chyba stąd się wzięła nazwa tego parku. No i parują, dając te wspaniałe kłęby pary, które widzimy tu. Dojechaliśmy do Mammoth, czyli śmierdzących źródełek wodorowo-gejzerowych, które tworzą płaskowyż podobny, jak twierdzą dwaj reporterzy, do Pamukkale, czyli gorące źródła, które niosąc wodę bogatą pewnie w jakieś osady, utworzyły piękne terasy. Który czymś tam się zasłużył dla Indii. Nie wiemy czym, ale na pewno to doczytamy. Irek nas tutaj przywiózł, kazał zapłacić 25 dolców i nie chce zwracać pieniędzy. Następne 4 trzeba wyłożyć, żeby dojechać autobusem pod górę. Nie wiem, czy w to wejdę. Man with frog eyes was standing at the door, and a little bald man with wingnut ears was waiting in the car. Well, Robin Moore passed the frog-eyed man as he walked into the bar, and Betty Coltrane, she jumped under her table. Ten nasz samochód jest agresywny, ma tak spuszczony przód do dołu, podoba mi się to. Hot air hangs like a dead man.
from a white oak tree. People sitting on porches. Kocham, kocham. Nie mam żen. Niech najpierw Andrzej zadzwoni do swojej niuni. It's a dark night. Can I have that shirt? No, it's mine. Come on, man. Hope I can pay you a drink. Pod kamerę pobiję muchy trochę. A z much nie ma marek. Ale to weź ręce wzdłuż ciała. Wiedziałam, coś. I co? I co? Nie odebrała. Wróciłem tam. Ale był sygnał? Nagrałem się na sygnał. Piździec totalny. Irko, pokaż jeszcze raz. Pokaż, jakie masz majtki lepiej. O, to jest właśnie amerykańskie majtki. Amerykańskie majtki. Tu niby wszystko... Niby wszystko ekstra git. Ale coś... Tutaj coś wyrosło. No, ale pokaż, jak prawidłowo się nosi takie majtki. O tak. O tak się to nosi. Na gorillas. Nie, nie, bo kurwa, ewidentnie przecież coś wisi tu. O, się zapukałem. Chociaż, bo ja wiem. Andrzej! Szef datasa. Ojej. Na New York. Tam kończy się nasza podróż. Dwa dni w New Yorku. Siadamy w samolot i pędzimy do Warszawy. A z Warszawy autobusem prosto w centrum podlaskiej ciemności, czarności, bałaćka, błota.